Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie postanowił odznaczyć 5 osób. Panią Aurelię Włoch poprosimy o odznaczenia. Prezes będzie odznaczał panią Aurelię. Kapitan Turski prosimy i pułkownik Podchorski. Córko świętej pamięci Stanisława Włocha w Sądaniu Miejscu. Za to, co udokumentowałaś i przekazałaś związkowi, za to, że dzięki Tobie nawrócił się jeden z ubeków i złożył pierwsze zeznania, które pokazały to, co robili ubecy z naszymi żołnierzami. Dziękujemy Ci w imieniu Zarządu Głównego. Proszę przyjmij ten medal w okazji 70-lecia naszego związku. Prosimy Katarzynę Małotę. Prosimy Agatę Barachin. Esbeckie korety. Państwa, dzisiaj wiemy z całą pewnością, że partyzantów oddziaływano żołnierzy Wojska Polskiego wszystkich frontów II wojny światowej, Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracyjnych organizacji niepodległościowych, Wojska Polskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy uroczystości zebrani w dniu 28 września 2013 roku w miejscu męczeńskiej śmierci żołnierzy polskich konspiracyjnych organizacji niepodległościowych w dniu 22 września 1946 roku. Wzywam do apelu pamięci. Żołnierz Rzeczypospolitej Polskich Organizacji Niepodległościowych dopełniał się w łagrach Syberii, kazamatach NKWD i UB, pod ścianą straceń lub w uroczyskach takich jak to, w którym dzisiaj jesteśmy. To są polskie ofiara żołnierzy Wojska Polskiego wszystkich frontów II wojny światowej, Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, polskich konspiracyjnych organizacji niepodległościowych stanie się drogowskazem w życiu dla przyszłych pokoleń, dla młodzieży i żołnierzy Wojska Polskiego, aby umieli szanować, kochać swoją ojczyznę, ofiarnie jej służyć, a gdy przyjdzie potrzeba, oddać w jej obronie własne życie. Niech imiona poległych bohaterów walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej, zamordowanych przez hitlerowskich i sowieckich najeźdźców, nigdy nie będą zapomniane. Chwała bohaterom! Ofiara żołnierzy Wojska Polskiego wszystkich frontów II wojny światowej, Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, polskich konspiracyjnych organizacji niepodległościowych stanie się drogowskazem w życiu dla przyszłych pokoleń, dla młodzieży i żołnierzy Wojska Polskiego, aby umieli szanować, kochać swoją ojczyznę, ofiarnie jej służyć, a gdy przyjdzie potrzeba, oddać w jej obronie własne życie. Niech imiona poległych bohaterów walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej, zamordowanych przez hitlerowskich i sowieckich najeźdźców, nigdy nie będą zapomniane. Chwała bohaterom! Drodzy żołnierzy polskich organizacji niepodległościowych, dopełniał się w łagrach Syberii, kazamatach NKWD i UB, pod ścianą straceń lub w uroczyskach takich jak to, w którym dzisiaj jesteśmy. To są ich pola chwały.